Powstańcy chcieli zająć 6. pułk grenadierów i bardzo często właśnie widzimy, odbywało się to w taki sposób, że żołnierze polscy, powstańcy na początku próbowali przekrzyczyć po prostu zdemoralizowanych żołnierzy niemieckich, aby ci udali się do domu. Bardzo często to wychodziło, chyba że tak jak tutaj mamy sytuację, jeden z żołnierzy dowodzących stroną niemiecką zdawał sobie sprawę, że w ten sposób może to doprowadzić do tego, że siły niemieckie będą musiały się wycofać z Wielkopolski. Niektórych, szczególnie młodych żołnierzy, szczególnie z wcielenia z października 18 roku, nerwy ponosiły. Bardzo często żołnierze niemieccy nie wytrzymywali, tak jak to miało miejsce przy prezydium policji na dzisiejszej ulicy Tkaczaka. Należy pamiętać, że większość tych powstańców to byli weterani, którzy przez wiele, wiele lat walczyli na froncie zachodnim i zrobili to podstawowe. Zdawali sobie sprawę, że natarcie może mieć tylko sens wtedy, kiedy karabin maszynowy, czyli ta główna siła ognia, zostanie obezwładniona albo w sposób planowy, albo tak jak tutaj, przez zwykłe zacięcie. I w tym momencie powstańcy ruszali do ataku i wykorzystując sytuację, i wykorzystując ten moment, kiedy karabin maszynowy Niemców nie odpowiadał, ruszyli do końcowego szturmu, co doprowadziło do demoralizacji strony niemieckiej. Niemcy postanowili schronić się w budynku i podjąć przerwane pertraktacje. Garnizon niemiecki postanowił skapitulować, a oddział niemiecki wyprowadzono pod strażą aż na stację Poznań-Wola. Proszę Państwa, kolejny budynek został opanowany przez powstańców, a na dachu budynku ukazuje się polski powstaniec z biało-czerwoną, tak długo wyczekiwaną flagą.